Otwórzmy pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział. Zbliżamy się do końca, rozważając ten list, który jest testem Twojego i mojego chrześcijaństwa. Jest napisane, aby wierzący mógł testować, sprawdzać swoją wiarę, czy jest osobą narodzoną na nowo. Bo być może ktoś, kto czyta ten fragment, odkrywa, że nie ma w sobie życia. Pamiętam, jak byłem świadkiem pewnego wypadku, kiedy dziewczyna była potrącona na pasach. Akurat w tym momencie jechał radiowóz policyjny po przeciwnej stronie. Ten policjant wybiegł, ta dziewczyna już była nieprzytomna i zaczął co robić? Zaczął sprawdzać co? Puls, czy ta osoba żyje. Ja musiałem w tym momencie wsiąść do autobusu i pojechać dalej. Nie wiedziałem, co się z tą dziewczyną dzieje. Boimy się śmierci, prawda? Kiedy tym bardziej to jest trudne dla nas, kiedy sami ocieramy się o śmierć, kiedy nasi bliscy ocierają się o śmierć. A czym jest śmierć? Jest brakiem życia. Jest brakiem życia. W Mediolanie jest katedra, która ma duże bramy i nad jedną z tych bram znajduje się taki marmurowy napis pod pięknym bukietem kwiatów. Ten napis brzmi tak: rzeczy, które sprawiają przyjemność, są tymczasowe. Nad drugą bramą jest kolejny napis: rzeczy, które nas niepokoją, są tymczasowe. Jest trzecia główna brama, nad którą znajduje się duży napis: sprawy wieczne są tymi ważnymi. I dzisiaj chcę mówić o sprawach wiecznych, chcę mówić o życiu wiecznym. Czy masz życie wieczne? Ostatnio, kiedy stałem na tym miejscu, mówiłem o Bożym świadectwie, o tym, że Ojciec ma świadectwo. Świadectwo, które dotyczy Jego Syna. Całe życie Jezusa Chrystusa od momentu Jego chrztu do momentu Jego śmierci to jest Boże świadectwo dla człowieka. Po co to świadectwo zostało dane? Po co te zewnętrzne świadectwo, historyczne świadectwo zostało dane? Aby człowiek uwierzył. I Jan mówi, że Duch Boży potwierdza tą prawdę, historyczną prawdę o osobie i dziele Jezusa Chrystusa w sercu każdego człowieka, w umyśle każdego człowieka, że Jezus jest odpowiedzią, że Jezus jest drogą, że Jezus jest prawdą, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, że On jest jedynym Mesjaszem. Ojciec bierze tą prawdę przez Ducha Świętego, zaczyna ją potwierdzać. Jan mówi, że każdy wierzący ma to świadectwo w sobie. Wie, kim jest Jezus. I każdy wierzący wie, kim jest sam. Jest Bożym dzieckiem. Pan Bóg używał proroków, aby świadczyć o Jezusie. Cały Stary Testament, mówi Jezus, świadczy o mnie. Kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, widzimy, że używał od samego początku Jana Chrzciciela, o którym Jan w swojej Ewangelii mówił: wystąpił człowiek posłany przez Boga, który nazywał się Jan, ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. I w Starym i w Nowym Testamencie Ojciec potwierdza świadectwo o swoim Synu Jezusie Chrystusie. On jest Chrystusem, mówi Jan. Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. On jest Zbawicielem świata, mówi Jan 4,14. On jest Synem Bożym, 5,5. On jest Pocieszycielem, orędownikiem u Ojca, 2,1. On jest ubłaganiem za nasze grzechy, 2,2. On zgładził grzechy, 3,5. On objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie, 3,8. I teraz przechodzimy tak naprawdę do tego, co jest sednem tego świadectwa. Jan mówi Jezus, ale tak naprawdę o co chodzi? Zobaczcie, co mówi 11 werset. Przeczytamy pierwsze 3 wersety, od 11 do 13. A takie to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Do tego miejsca Boże Słowo. A takie to jest świadectwo. Jan podsumowuje to, co wcześniej powiedział. Świadectwo Boga zostało złożone. To jest świadectwo odnośnie Syna.
Jakie to jest świadectwo? Co jest centrum tego świadectwa? Że życie wieczne dał nam Bóg. Życie wieczne. To niezwykłe stwierdzenie, ja już o tym wspominałem, ma dwa fundamentalne znaczenia. Zazwyczaj myślimy o tym drugim. Ale pierwsze znaczenie tego terminu życie wieczne dosłownie znaczy życie przyszłego wieku, życie tego, co nadchodzi. I to wyrażenie życie wieczne wskazuje na zupełnie nową jakość życia. To jest życie, którego nie ma na tym świecie. To jest życie tak inne od tego, co znasz. To jest nowy rodzaj życia, nowa jakość życia, którego człowiek nigdy wcześniej nie miał i nigdy tego życia nie doświadczył. To znaczy życie wieczne. To jest życie, którego nie można porównać z czymkolwiek i z kimkolwiek tutaj na ziemi. Z czymkolwiek, co ten świat jest w stanie dać człowiekowi. Tego nie można porównać z jakąkolwiek przyjemnością, z całym światem cudownego sportu i wielkich pieniędzy, z całym światem biznesu i ogromnych pieniędzy, ze światem seksu, najcudowniejszej nauki, ze światem religii, filozofii. Tego życia nie można porównać z całym światem polityki i edukacji, z wykształceniem, jakimś statusem społecznym. Jan mówi, że Bóg dał życie. Bóg Ojciec dał życie. Życie wieczne, można w skrócie powiedzieć, to jest Boże życie w ludzkiej duszy. Nowy rodzaj życia. To jest nowe życie. To jest duchowe życie w tym fizycznym świecie. To jest zmartwychwstałe życie w tym świecie, w którym jest mnóstwo śmierci. To jest ponadnaturalne życie w tym, co jest naturalne. To jest niebiańskie życie tutaj na ziemi, w tej ziemskiej egzystencji. To Boże życie ludzkiej duszy i to życie jest obfite. A więc ono przekracza wszelkie granice. To jest życie, które się wylewa, to jest życie ponad miarę, to jest życie, które ma tyle zasobów, że nie jesteśmy w stanie tego zużyć w jakiś sposób. Nawet tego nie potrzebujemy, jest tego tyle. To oznacza życie wieczne. To życie jest dynamiczne, ono jest aktywne. I kiedy człowiek posiada to życie, to nagle jest wyposażony do tego, żeby żyć w taki sposób, żeby podobać się Bogu. To jest niemożliwe bez tego życia. Chrześcijanin może żyć chrześcijańskim życiem tylko wtedy, kiedy to życie, tą nową jakość ma w sobie. To życie wieczne jest życiem, które rodzi owoce, rodzi pewne postawy, produkuje coraz bardziej zmienione życie w człowieku. To widać w jego mowie, w jego postawie, nowa jakość życia. Dlatego, kiedy to życie znajduje się w pijaku, to ten człowiek przestaje pić. Kiedy to życie znajduje się w cudzołożniku, człowiek, który do tej pory cudzołożył, nagle zaczyna być wierny swojej żonie czy wierna swojemu mężowi. To jest tego rodzaju życie. Życie, o którym czytamy, które często dotyczy wieczności, tego, co będzie wcześniej, Jan mówi, zostało zdeponowane w człowieku. Zostało włożone do serca, do duszy człowieka. Zostało nam dane. Zanim ty przypójdziesz do nieba, to niebo musi najpierw przyjść do ciebie. Jeżeli to niebo najpierw nie przyjdzie do ciebie, to nie wejdziesz do wieczności, tam w przyszłości z Ojcem, z całą masą aniołów. To jest niemożliwe. Życie wieczne to nie jest nadzieja, na którą oczekujemy. To też jakby oznacza życie wieczne. To jest przede wszystkim to, co dzisiaj, tutaj i teraz masz, co zostało dane od Boga. To jest rzeczywistość, która jest oparta na wierze i relacji z Chrystusem. To jest to pierwsze znaczenie słowa życie wieczne, terminu życie wieczne. A drugie po prostu oznacza długość życia, czas trwania. A więc ta obfitość, ten nowy rodzaj życia będzie trwał
i trwał, i trwał, jest nazywany wiecznym. Jego nie można stracić. To jest rzeczywistość, która, kiedy pojawia się w sercu człowieka, to przynosi go i przenosi go do wieczności. Jan mówi, życie wieczne dał nam Bóg. Bardzo ważna prawda, to jest dar. To jest coś, co zostało udzielone człowiekowi, użyczone, podarowane. To greckie słowo oznacza, że to życie wieczne jest po prostu darem wolnej Bożej woli. Życie wieczne jest, nie jest czymś, na co pracujesz, na co musisz sobie zasłużyć, co otrzymasz później, kiedy będziesz dobry. Musisz sobie zarobić. Musisz pewną odpowiednią sumę pieniędzy wpłacić, aby mieć to życie. Musisz pewną sumę pieniędzy za swoich bliskich, którzy zmarli, wpłacić, aby oni mieli życie. Nie. Jan tak nie mówi, Słowo Boże tak nie mówi. To jest życie, na które nie można zapracować, zasłużyć, wybłagać, kupić odpustami, ofiarami składanymi, służbą, niezasłużony dar. To nie jest nagroda za dobre zachowanie. Jan mówi, to życie wieczne zostało nam dane. Co znaczy nam? To są ci wszyscy, którzy wcześniej otrzymali świadectwo o Synu i uwierzyli w Niego. Uwierzyli w Bożego Syna. Przyjęli Go przez wiarę. To jest niezwykłe. Pan Bóg martwemu duchowo człowiekowi postanowił dać życie. Darmo, z łaski. Temu, który powinien otrzymać karę za swoje grzechy w postaci śmierci. Fizycznej i duchowego oddzielenia od Ojca. Temu człowiekowi Ojciec daje życie. Chyba nie ma wspanialszej wieści. Zamiast śmierci jest życie. Od samego początku Jan mówił o słowie żywota, którego mógł dotykać, którego słuchał, na którego patrzył. I on mówi, właśnie pisze o tym słowie wam. Drugi rozdział, 25 werset. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Bóg dał obietnicę życia i spełnił tą obietnicę. I co ważne, zobaczcie, Pan Bóg postanowił dać człowiekowi życie. Zamiast śmierci dać życie. I zobaczcie, co zrobił. To życie umieścił gdzie? Co mówi tekst? W Synu. Żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot, to życie wieczne jest w Jego Synu. W Nim jest życie. Nie można mieć życia duchowego, wiecznego z pominięciem Jezusa. Nie ma życia wiecznego poza Jezusem. Wszelkie życie znajduje się w Nim. Jan mówił od samego początku swojego listu, że Bóg jest światłością. Potem wspominał o tym, że Bóg jest miłością. A teraz mówi, że nasz Bóg jest życiem. Światłością, miłością jest życiem. Kiedy pisał Ewangelię apostoł Jan, znamy te słowa, na początku było Słowo, Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i trzeci werset jest dla mnie niezwykły. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. To dotyczy wszelkiego fizycznego i duchowego świata. Tego by nie było bez Jezusa. Nie ma jakichkolwiek duchowych przełomów bez Jezusa.
Nie ma życia fizycznego bez Jezusa. Nie ma życia duchowego, wiecznego bez Jezusa. Wszystko jest w Nim, mówi Jan. W Nim było życie, mówi czwarty werset Ewangelii pierwszego rozdziału. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Znamy słowa, które Pan Jezus skierował do Tomasza. Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Pamiętacie słowa, które Jezus skierował do Marty? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. O swojej Ewangelii w 17 rozdziale, 3 wersecie czytamy, a to jest żywot wieczny, by poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne jest w osobie. Życie wieczne to posiadanie osobistej relacji z osobą Jezusa Chrystusa. To posiadanie osobistej relacji z Ojcem przez Jezusa Chrystusa. To jest poznanie Boga, to jest znanie Boga. To nie jest jakaś tylko wiedza o Nim, posiadanie pewnych informacji, ale doświadczenie Boga w swoim życiu, poznanie Go. Bóg staje się tak bardzo realny w moim życiu, bardziej realny niż cokolwiek tutaj na ziemi. On jest w Tobie, chodzisz z Nim, mówisz do Niego w modlitwie, słuchasz Go w Jego Słowie. To jest życie wieczne, relacja z Jezusem, relacja z Bogiem. Bóg w Tobie, a Ty w Bogu. Czy masz taką relację? To masz życie. Kiedy to życie staje się, tą relację nawiązujesz z Bogiem przez wiarę, to zaczynasz inaczej funkcjonować. Zupełnie inaczej niż wcześniej. Przed nowymi narodzinami. Wtedy byliśmy martwi duchowo. Może religijni, może całkowicie ateistyczni, może trochę przybliżeni do Kościoła, albo trochę do Biblii, ale byliśmy martwi. Ale Bóg dał życie w osobie Syna i kiedy przyszedłem do Boga w pokucie, z wyznaniem swoich win, On dał mi osobę. On dał mi życie. To życie przyszło z nieba, wypełniło Twoją duszę i teraz żyjesz. Czy to jest prawda o Tobie? Czy masz relację z Jezusem? Życie wieczne to znanie Syna. Życie wieczne to naśladowanie Syna. To uwielbianie Syna. To kochanie Syna, to wywyższanie Syna, to posłuszeństwo Synowi. To służenie Jemu. Z innymi braćmi i siostrami. To posiadanie społeczności z Nim. I dla chrześcijanina całe jego życie to jest Chrystus. Nie zabieraj mi Chrystusa, bo nic mi nie zostanie. Czy to jest prawda o Tobie? Logika Jana jest bardzo konkretna i prosta. Życie wieczne jest w Bożym Synu. Nie można go znaleźć nigdzie indziej. Niemożliwe jest posiadanie życia bez Chrystusa i niemożliwe jest posiadać Chrystusa bez posiadania życia. Przecież Syn jest życiem. Życie wieczne jest nierozerwanie związane z Jezusem Chrystusem. I 12 werset. Bardzo konkretna prawda. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Proste, jak to się mówi, jak drut. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To jest podsumowanie. To jest pewien test zbawienia, narodzenia na nowo. Właśnie to zdanie to pokazuje. Czy masz Syna? Masz Syna, masz życie. Nie masz, nie masz życia. To słowo ma. Jan nie mówi, że to jest coś, co kiedyś tam później może się zadziać, ale dzisiaj masz mieć. Kto dzisiaj ma, ten ma życie. To słowo greckie echo znaczy mieć,
posiadać, trzymać coś w swojej dłoni do tego stopnia, że zaciskasz. To znaczy mieć. To jest twoja własność. To jest moje, to należy do mnie. To nie jest tak, że trzymasz coś otwartą dłonią, ale zaciśniętą. I tak naprawdę w zbawieniu jest ważniejsza prawda, że to Bóg ciebie trzyma w swojej dłoni. Ty trzymasz Jego, ale On trzyma ciebie w swojej większej dłoni. Jesteś w Chrystusie, a Boże Słowo mówi jeszcze: Ojciec ogarnia Chrystusa i ciebie. Jesteśmy skryci w Synu i skryci w Ojcu. Jan nie mówi: ten, kto jest dobry, ma życie, prawda? Kto chodzi do kościoła z papierową Biblią, ten ma życie. Kto jest moralny, kto rewelacyjnie się zachowuje, nie jest niemiły dla żony czy dla męża, ktoś, kto sobie zapracował, kto ma przyjaciół w kościele, no ten ma życie. Nie. Kto ma syna? I pytanie: czy masz syna? Czy masz Chrystusa? Czy On jest twoim Zbawicielem? Czy ufasz Mu tak bardzo, tak mocno, że nikt i nic nie jest w stanie potrząsnąć twoim przekonaniem, tą fundamentalną prawdą, jeśli chodzi o ciebie i twoją relację z Nim? Być zbawionym to mieć Jezusa jako swojego Zbawiciela, to ufać Mu. Kto ma syna, ma życie. On jest jedyną łodzią ratunkową dla ciebie i dla mnie. Jedynym, pierwszym i ostatnim, jedynym kołem ratunkowym dla ciebie. Ostatnią, jedyną, pierwszą i ostatnią, jedyną nadzieją. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Jezus, Jezus Chrystus. Obecne życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego. I po tym krótkim stwierdzeniu dodaję kolejne: kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To bardzo proste. W tym momencie powinniśmy zapomnieć o, może o kościele, może o wszystkich służbach, o tym, co robimy, o grupach domowych, może pewnych nakazach kościelnych, czego wolno, czego nie wolno. Fundamentalna kwestia to nie jest to, czy służysz w kościele, ale czy masz Jezusa. Bo dzisiaj są ludzie, którzy służą Chrystusowi, nie mając Chrystusa. Wyznają Chrystusa, ale nie posiadają Chrystusa. Jaka jest prawda o tobie? Czy On jest twoim Zbawicielem? Czy Jego życie jest w tobie? Syn Boży we mnie przez Ducha Świętego. Czy ten Bóg, który przyszedł, zamanifestował się w ciele, ten jedyny, który może ciebie zbawić, uratować, ten niepowtarzalny, unikalny, bo przecież nie ma kogoś takiego innego jak On, ten, który poszedł na Golgotę i zapłacił karę za twój grzech, wspominamy to dzisiaj, ten, który umarł, ten, który zmartwychwstał trzeciego dnia, ten, który pokonał wszelkie więzy, wszelkie warownie zburzył, pokonał więzy grzechu, więzy śmierci, ten, który siedzi po prawicy Ojca, teraz jest w niebie, ten, który jest wywyższony ponad wszystko, On jest uwielbiony, On jest Królem, On jest żyjącym Mesjaszem, który obecnie przebywa w Duchu Świętym w swoim Kościele. Czy w takiego Jezusa wierzysz? Bo o takim Jezusie Ojciec zostawił świadectwo. Czy takiego Jezusa masz? Czy masz Jego życie? Czy tak jak Jan mówi w 10 wersecie: jeżeli nie, to czynisz z Boga kłamcę. Czy był w twoim życiu moment, kiedy w świadomy sposób przyszłaś do Jezusa z pewną decyzją wiary, by Go mieć, by Go zaprosić, by On ciebie zmienił. Widziałeś ogrom swoich grzechów, decyzji. Czy był taki moment, kiedy On zmienił ciebie? Kiedy świadomie podjąłeś decyzję, by Go naśladować, by Go mieć,
Oddałeś Mu całe swoje życie. Zrozumiałeś, kim On jest i co On uczynił dla Ciebie. Może dzisiaj Twoja wiara i Twoja relacja z Jezusem osłabła. Z tym, który jest życiem, osłabła. I dzisiaj konsekwencją tego jest to, jak wygląda Twoje życie. Twoja codzienność. Darmo, z łaski, przez wiarę został dany Syn. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kiedy reformacja zaczęła się rozwijać, kiedy ludzie zaczęli czytać Boże Słowo, duchowni Kościoła Powszechnego zaczęli czytać list do Rzymian, zaczęli odkrywać tą wielką prawdę, że wszystko jest w Synu, że zbawienie jest darmo z łaski. I wiemy, co zrobił Sobór w Trydencie. Zatwierdzili pewną doktrynę ci duchowni, pewną anatemę. Niech będzie anatema, czyli niech będzie przeklęty. Każdy, kto wierzy, że zbawienie jest tylko z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie. Niech nigdy taki człowiek, taka anatema nie będzie unieważniona. To powiedzieli ludzie. Ale co mówi Bóg o zbawieniu? Mówi o zbawieniu darmo, z łaski, przez wiarę w Synu. I dzisiaj to, co możesz zrobić, to możesz słyszeć i słuchać świadectwa Bożego albo świadectwa ludzkiego. Jan 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne to mieć Chrystusa, to wierzyć w Chrystusa, to mieć społeczność z Chrystusem przez wiarę. Czy takiego Chrystusa przyjąłeś do swojego życia? To życie jest Synu. Masz Syna, masz wszystko. To jest Ewangelia w zarodku. I 13 werset czytamy: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jan mówi: to napisałem. Nasza wiara nie opiera się na jakichś informacjach przekazywanych z ust do ust i tak naprawdę już nie wiadomo, kto tam kiedyś coś powiedział. To nie jest informacja podobna do głuchego telefonu. Znacie tą zabawę? Kiedy ustawia się rząd ludzi, jedna pierwsza osoba mówi jakieś słowo i nagle na końcu się okazuje, że jest zupełnie inne słowo. Każdy coś innego usłyszy albo chciał usłyszeć. Ewangelia nie jest taką informacją. Jan mówi: to napisałem. To jest spisane świadectwo o Synu Bożym. Pomyśl, gdyby nie spisana Biblia, to jakbyśmy wzrastali? Na czym byśmy polegali? Czy byśmy wiedzieli cokolwiek o zbawieniu? Nie. Bóg postanowił te wydarzenia 2000 lat temu spisać. Te prawdy spisać, aby człowiek mógł się do nich odnosić. Ważnym pytaniem jest to, czy to, w co wierzę, ma oparcie w spisanym Słowie Bożym, w Biblii, czy też to, w co wierzę, jest oparte o ludzką tradycję. Często w sprzeczności z tą księgą. Twoja pewność zbawienia, życie wieczne, ono spoczywa na spisanym Słowie. Pismo to jest objawienie Boże. Wiemy, że ono zostało zainspirowane przez Boga. Ta księga jest nieomylna, bezbłędna. To jest autorytet dla Ciebie i dla mnie. Ona jest wystarczalna, ona jest skuteczna, ona jest jasna i przejrzysta. Bardzo precyzyjnie Pan Bóg ją spisał, używając do tego wybranych przez siebie ludzi. Czarno na białym.
można do tego spisanego słowa odnosić, można odnosić się, można je czytać, można je słuchać też, rozważać, analizować, studiować, porównywać, medytować, interpretować, zapamiętywać, stosować. Zobaczcie, przez ile wieków ta księga była chroniona. Kiedy postanowiono, aby ją palić, aby tępić tych, którzy otwierali ją, czytali, kiedy ona była drukowana, była setkami egzemplarzy palona jako największe zło. Naszej wiary nie opieramy na jakiejś pamięci, bo przecież nasza pamięć jest ulotna. To jest spisane. Pomyślcie, w jaki sposób była przekazywana, tłumaczona, kopiowana, docierała do całego świata i do dzisiejszego dnia jest tłumaczona i dociera do najdalszych zakątków ziemi. Ona była tłumaczona na wszelkie języki. To napisałem wam. Czy to, co Jan napisał, dotyczy ciebie? Tak jak pisał to do chrześcijan pierwszego wieku, do tych wierzących, którzy byli rozproszeni po Azji Mniejszej. Czy Jan pisze do ciebie? To napisałem tobie? Która wierzysz? Który wierzysz w imię Syna Bożego? Pamiętacie, że kiedy jest użyte słowo wierzysz, to jest czas teraźniejszy. Dzisiaj wierzysz. To nie jest, że tam kiedyś uwierzyłaś, dzisiaj już nie wierzysz, a w sumie kiedyś uwierzyłeś, a więc nie. Dzisiaj musisz wierzyć. Napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Pisze o czytelnikach. Wy, którzy ciągle wierzycie, do was pisze. Po co on to napisał? Końcówka 13 wersetu mówi o celu. Abyście wiedzieli, że macie życie. To jest powód, dla którego to napisał, ten list. Abyś wiedział, że żyjesz. Że duchowo żyjesz. To nie jest gdybanie. To nie jest, no mam taką nadzieję, liczę na to, że kiedyś Pan Bóg da mi życie, ale On mówi, abyś wiedział dzisiaj, że dzisiaj masz życie, że dzisiaj masz społeczność z Bogiem, że masz, trzymasz swoje dłoni. I o tym życiu wiecznym już mówiłem. Kaznodzieja Stephen Lawson powiedział, o tym już też wspominałem, podał 5 powodów, dlaczego niektórym ludziom brakuje pewności zbawienia. Po pierwsze, byli pod wpływem bardzo płytkiego i powierzchownego zwiastowania. Po drugie, fałszywe nauczanie powoduje, że ludzie nie mają pewności zbawienia. Po trzecie, są ludzie, którzy mają tak zwaną obsesyjną osobowość. To są perfekcjoniści, którzy patrzą na zbawienie przez pryzmat tego, co mogą zrobić. Jak cokolwiek uchybie, już ich pewność i miłość Boża już się chwieje. Niektórzy nie mają pewności zbawienia z powodu niewyznanego grzechu, w którym wiedzą, że jest w ich życiu, ale nie wyznają go. I piąta rzecz. Niektórzy ludzie nie mają pewności zbawienia, bo po prostu są martwi duchowo. Nie mogą mieć pewności tego, czego nie mają. Sir James Simpson to jest człowiek, który odkrył chloroform. Kiedy umierał, jeden z jego przyjaciół, on już leżał na łożu śmierci, ten przyjaciel zapytał go, już wiedział, że on idzie już gdzieś dalej do innego świata. I zadał mu pytanie, proszę pana, jakie są pańskie spekulacje? Simpson odpowiedział, spekulacje? Nie mam żadnych spekulacji. Ja wiem, komu uwierzyłem. Jestem przekonany, że jest w stanie zachować to, co mu powierzyłem w tym dniu. Piękne słowa. Nasza pewność zbawienia jest oparta o autorytet tego słowa. Ta księga, kiedy czytasz Ewangelię, to jest historyczny zapis osoby, dzieła, słów, czynów Jezusa Chrystusa.
Moją pewność zbawienia też mogę opierać, tak jak Jan mówi, na pewnych dowodach mojego życia. Ja mogę ale analizować swoje życie i widzieć, okej, mam taki owoc tego życia. Mam taki owoc, mam taki owoc, mam taki owoc, jestem zbawiony. Gdy patrzysz na te trzy wersety, które napisał Jan, widzisz, że zbawienie, życie wieczne jest nagrodą, na którą nie możesz zasłużyć. To jest prezent od Boga. Widzisz, że to życie znajduje się w Jezusie Chrystusie. Bóg umieścił w swoim Synu. Dając osobę, daje Ci życie. Widzisz, że dar życia to jest coś, co dzisiaj posiadasz, musisz posiadać. I możesz o tym wiedzieć, że masz życie. Czy wierzysz temu, co powiedział Bóg o swoim Synu? Czy wierzysz świadectwu, które Bóg spisał o swoim Synu? Czy wyznajesz tylko Chrystusa, czy Go posiadasz? Możesz być religijny, ale zgubiony. Czy masz wspólnotę z Bogiem? Jan mówi, najpierw świadectwo, potem wiara, masz życie, masz pewność. Jeden z kaznodziejów, pastor pewnego kościoła baptystycznego w Portland, dowiedział się pewnego dnia, że jego życie się kończy. Że tak naprawdę zostało mu bardzo niewiele życia. To był człowiek, który był zaangażowany w zwiastowanie Ewangelii. I kiedy myślał o tym czasie, który upłynął, o czasie swojego życia, trwania tego życia, tuż przed śmiercią jakby przemawiał na podstawie, też dużo używał swojego doświadczenia w tym, co mówił. I powiedział tak, pamiętam jak rok temu lekarz powiedział mi, masz chorobę, z której nie możesz wyzdrowieć. Poszedłem do miejsca, gdzie mieszkam, 5 mil od Portland w stanie Oregon i spojrzałem na górę, która tam była gdzieś na horyzoncie, którą kocham. Spojrzałem na rzekę, z której się raduję i spojrzałem na okazałe drzewa, które zawsze są dla mnie poezją Boga. Potem wieczorem spojrzałem w wielkie niebo, gdzie Bóg zapalił swoje lampy i wtedy powiedziałem, może Cię nie zobaczę więcej, o góro, będę żywy, kiedy już Ciebie nie będzie. I rzeko, będę żywy, gdy przestaniesz płynąć w kierunku morza. I gwiazdy, będę żywy, kiedy wypadniecie ze swoich orbit, z tego materialnego świata. To jest pewność człowieka, który zaufał Bogu, który uwierzył w Jezusa. Zadam Ci pytanie na koniec. Gdyby ktoś Ci obiecał cudowne życie w miejscu, w którym jest wszystko, czego chcesz. Wszystko, o czym sobie może człowiek wymarzyć. Pieniądze, bogactwo, zdrowie, przyjemności. I mógłbyś się w jednej chwili znaleźć w tym miejscu. Ale byłby jeden warunek. Możesz tam iść, ale bez Jezusa. Bądź szczery. Wybrałbyś to miejsce? Bądź szczery. Bądź szczera. Czy wybrałbyś to miejsce? Jeżeli tak, nie masz życia. Nie wiesz, kim jest Jezus. Przecież On jest wszystkim. Nie masz szczęścia bez Niego. Nie masz życia bez Niego. Nie ma pokoju bez Niego. Nie ma radości prawdziwej, głębokiej radości, która nie jest podatna na okoliczności. Nasze serce bije, bo Boże Słowo mówi w liście do Hebrajczyków, że On, ten, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Wszystko się rozpada bez Niego. Galaktyki się rozwalają. Życie umiera,
bo On wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Takiego Jezusa znasz? Takiego Jezusa chcesz? Wszystko przez Nie powstało. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Nie ma życia wiecznego bez Jezusa. Czy masz to życie? Masz Syna, masz życie. Nie masz Syna Bożego, nie masz życia. I Boży sąd ciąży na tobie. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione w twoim i w moim życiu. Obyś miał Syna. Amen. Powstańmy do modlitwy.